Na wyzwanie zaprasza producent konsoli Xbox One. Przemek! Przemek! Bo ja to zawsze przeszkadzam, a Kender próbuje pomagać. Linia pomocnicza klasycznie, najklasyczniej na świecie, czyli jak jesteś za szybko na zakrętach, to ona się robi czerwona, wtedy czy jestem na moście Karola? Tak. Tak. A to jest bardzo. Ale on, ten samochód jest bardzo podsterowny. Jest. To prawda, bo to Porsche. Tył napęd. Ale najlepiej. Czyli to jest taki. 9-3. Obawiam się, że zrobię z tym samochodem to, co drzewo zrobiło z samochodem Pendora kiedyś. Tak, to prawda. Przemysław mi chciał pomóc, jak mi drzewo padło na samochód. Ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że jeszcze masz hamulec. Ale ja nie chcę hamować. A możesz się wtrącać? A hamulec jest gdzie? Ja? Bo jeszcze, słuchaj, jakby nie będzie słaby. To jest strasznie podsterowne. Jest normalne, bardzo, tak? Dlatego że wyłączyliśmy ci wszystkie wspomagania, bo jesteś ekspertem sportowym. Myślisz, że od takich sportów? Nie. Kłamie, oszukuję perfidnie. Wszyscy a gdzie jest hamulec? Mieli dokładnie na samym ustawieniu. Hamulec siedzi między nami. Klasycznie tak jak wsteczniak, czyli lewy trigger. Trigger, jak to mówi nasz kędzior. Trigger. Ale słodkie to, fajne. Ja mam nadzieję, że to wejdzie do jakiejś mowy potocznej graczy. Trigger. Naciskaj tego triggera. Jedź, Przemek, trzymam za ciebie kciuki. Pamiętasz, Przemek, swój pierwszy samochód? Mój pierwszy samochód? No. Oczywiście, że pamiętam. Co to było? Peugeot 205. Okej. Okay. Biały, nazywał się Junior i Francuzi zrobili taki model tego samochodu, że w ogóle nie do tego Juniora nic nie było włożone. W sensie to był taki samochód dla studentów i że można sobie było dokupić. Fotel i kierownica tyle. O nie! O. Cofasz wieszak, cofasz tym samym, co hamujesz. Kiedy zdałeś prawo jazdy, powiedz mi, jak człowiek w wieku lat 19-18? Czy człowiek. W wieku lat 17. No i to jest człowiek. Ty też tak zdałeś, ale tak dopiero, swoją drogą? Za którym razem zdałeś? Ja dopiero za trzecim, co widać tutaj. Jestem poza trasą. Słuchaj, chciałam zauważyć, że byli tacy goście w naszym programie, którzy deklarowali się jako rewelacyjni, cudowni zawodowi niemalże kierowcy w życiu prywatnym, a nie osiągnęli wcale jakichś cudownych wyników w grze. Znaczy, to niekoniecznie idzie w parze. Śmiem twierdzić, że w życiu prywatnym jestem trochę lepszym kierowcą niż w tej grze. Czy ja mam nadzieję, znaczy, że na pewno tak nie jeżdżę po Pradze. Ja chyba chciałem powiedzieć, że zdawałem prawo jazdy 13 razy, bo kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, Przemku. 13 razy? Kręcili mu, że jak się 15 razem przyjdzie do Fordu, to dają rower. Była bardzo wtedy ten okres uwalania. A to ty byłeś jako ten gość w galerii ludzi pozytywnie zakręconych w Teleekspresie. Ale chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, o egzaminie mojego kolegi. I ale to was tu, to nie interesuje, bo teraz jesteśmy w Pradze i nie możemy się skupić, nie mamy podzielności uwagi. Ej, to no nie. My cały czas mamy taką formułę tego programu. Znaczy słuchanie o tym, jak zdawałeś na prawo jazdy z jednoczesnym prowadzeniem samochodu 200 na godzinę po nieznanych mi ulicach. Jest. Ale po lewej masz minimapkę, więc wszystko będzie... Przemku, ale... Dobrze. Powiem ci szczerze, że to było bardzo dynamiczne wjechanie w oponki. Jedziesz pierwsze, ale zaraz będzie drugie, więc spoko. A miałeś jakieś takie sytuacje mrożące... Bierzemy lepszy czas. Krew w żyłach za kółkiem, Przemku? Ja mu pomagam. Przestań wywracać rami. Ja myślę, że postarajmy się przez 10 sekund, Aga, pobyć w ciszy. Ty i ja. I niech Przemek zobaczy, jaką on ma skupioną twarz. Próbowałam wytłumaczyć, że... bo ty tego nie powiedziałeś. Nie tłumacz mu. Że co, że jedzie do przodu, to nie, trzeba tłumaczyć. Nie, lepszy czas z dwóch krążek. No ale on to wie, przecież jest, on się zdaje sobie sprawę, co to jest sportowa rywalizacja. Wieki nie sola ciupa, węglarczyk, łozo. A co, mam najgorszy czas? Nie. Jeszcze nie! Właśnie mówiłam ci, że nie przejmuj się, najgorsze nie ma nigdy. Ja chciałem się zapytać Przemka, myślisz, który jesteś na naszej liście? Które zająłeś miejsce? Jesteś za Olą Ciupą, przed Olą Ciupą, za Węglarczykiem. Nie mam żadnego pojęcia. Ile jest tam osób? Masz 10? Tablicę w razie czego. Masz. Nie, jest 8. A tam nie ma czasów, tak? Nie ma czasu, nie ma. Żeby nie było tak łatwo, mój drogi. No, nie wiem, wiesz, jestem pewnie gdzieś na 5., 6. miejscu. Proszę Państwa, wielkie brawa. Przemek. Kochany, czwarte miejsce. Czwarte miejsce, czyli najgorsze w sporcie miejsce. No tak, ale z drugiej strony w połowie stawki. A w dodatku jesteś zaraz za Broziem. Za Łukaszem Broziem, przed Niezgodą i Heizerem. Dokładnie, czyli wiesz, Legia, Heizer, Legia. To jest w ogóle ile osób? 8 jest? 8, dlatego że wiecie, że to jest śmieszne, tak, bo ja czasami biegam, czasami zdarza mi się biegać. Jak biegnę na 20 km, to jestem, biegnie na przykład, nie wiem, 5 tysięcy osób, to jestem na miejscu 2500. Jak biegnę na 10 km, czyli średniak. Zawsze jestem w środku stawki. Zawsze jestem w środku stawki. To pani panowie. Znasz, tak? Podziękujmy Przemkowi. Już? Przemek Rudzki był naszym gościem. Redaktor naczelny, proszę Państwa, gazet. Fantastyczny człowiek. Rozliczny. Literat. I o tym nie rozmawialiśmy, bo czytałem książkę Przemka. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mówiłeś, że obie.
Obie i drugą przecież dziadkowi kupiłem na święta. No wiem, sam wysłałeś mi. Bardzo mnie to wzruszyło w ogóle, wiesz? Dziadek Władek lat 95. Podobało się dziadkowi? Bardzo.